Cześć, witam w kolejnym odcinku Ametyst. Ja nagrywam odcinek po odcinku, także tutaj mniej więcej wszystko wiem, co się działo. W poprzednim jesteśmy w trakcie imprezy urodzinowej naszego młodego tutaj, Diego, i wszystko wygląda stosunkowo, myślę, ciekawie. Nie wiem wprawdzie, jak wasze komentarze odnośnie poprzedniego odcinka, więc się do nich nie odniosę. Natomiast jest impreza urodzinowa, na której wszyscy są padnięci. Tutaj Kian rozmawia o obawach, przedstaw się, nie, no Clio może zostawimy, żeby tutaj była spokojna, rozmawia o właściwościach kryształu, Ametyst tutaj kończy wypiekać trzeci tort, który tym razem, mam nadzieję, będzie dobry, bo niestety poprzednie okazały się wypieki klapą, ale tak, no tiramisu to była moja wina. Myślałam, że jest w stanie wcisnąć tutaj świeczki do tego tiramisu, no ale nieważne. Szarlotka też okazało się, że nie może, czyli to jednak muszą być te takie tortowe. W ogóle przydałoby mi się wiedzieć dokładnie, gdzie można te świeczki wrzucać. Tutaj, jak mówię, impreza trwa, to bym chciała, żebyś jeszcze umieściła w świecie. Max, Kian, bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu Renegaci, no chyba nie. Wygląda jak klub dla jakichś emerytów. Okej, okay, Amciu, moja droga. Zawołaj na posiłek wszystkich, żeby wszyscy sobie tutaj przyszli. O nie, zepsute. Och nie, to zamień za 75. I włącz alternatywną. Alternatywna chyba będzie najbardziej tutaj odpowiednia. Nie wiem, czy wszyscy się zmieszczą przy tym stole. To jest dobre pytanie, chyba nie wszyscy. No ale część na pewno usiądzie. O Jezu, jaki ona ma już brzuszek duży. Wow. O nie, o młody, ty nie masz pizzy. Chodź, zjedz sobie porcję, jesteś solenizantem. Tylko nie wszyscy się pomieścicie, no ale gdzieś się jeszcze rozłożycie tutaj w domu. Ty weź z teściową przy okazji porozmawiaj. Przedstaw się. Może Clio przedstawimy ty? Czekaj, może nie ty powinieneś chyba to robić. Ale tak czy siak powinieneś z teściową porozmawiać. Wytworzony prezent na pewno nie, ale z przyjaznych. Głębokie zamyślenie, udziel porady medycznej. Cokolwiek. A żebyś tylko z nią pogadał. Jezu, jak głośno mi ta muzyka tutaj gra, no ale to okej. Okay. Wy się znacie? Znacie się, dobrze. Grupowy taniec, popisuj się tańcem. Zatańcz wolny taniec. O, możesz z Kianem zatańczyć wolny taniec, bo na waszym ślubie to wyszło dramatycznie źle. Możesz? Ej, chodź. Ja chciałam, żebyś ty zatańczyła sobie wolny taniec z Kianem. Kian! Idź tańczyć wolny taniec. Zabawy masz mało, może ci zabawa skoczy. O Jezu, młody w swoje urodziny sprząta po gościach, jak smutno. To ty tańczysz ten wolny taniec? Nie, nie idź spać, jak będzie bardzo źle, to... To załatwimy to jakoś. Co wy robicie? Aha, super. Super. Ale zawsze coś, przynajmniej tańczą. Tylko tobie zabawa nie idzie z tego? O nie, a który ty masz w ogóle trymestr, bo ty masz tak wielki brzuch. To jest drugi trymestr i ona ma taki wielki brzuch? Jezu, nie, dobra, nie. Nie idzie ci zabawa, więc cofamy się. Chodź tu, Diego. Wyjmij świeczki, spróbuj ukradkiem, wypowiedz życzenie. O, jak słodko, Diego był zachwycony czułością, jako właśnie okazała mu Olimpia. Dzięki temu bardzo lubi czułość. A o, możesz, bardzo lubi czułość. Impreza, chodź. Czy wy możecie tu podejść, rodzice? Chodźcie tutaj, bo ja bym chciała, żebyście oglądali, jak młody zmuchuje świeczki, a wy za chwilę zemdlejecie. O, on się zesika jeszcze przy okazji. Wypowiedz życzenie. Chodź, Diego. Pora dorosnąć. O Jezu, Kian, gdzie jesteś? Kian, chodź tu.
Najlepszego Diego! Słodziaku! Stajesz się nastolatkiem! O Jezu! Jak go wyciągnęło! Diego zmienił grupę wiekową! Co? Chwila. Tam była jakaś informacja, ale ty na pewno będziesz mieć aspirację tutaj wilkołaczą. Umiejętności romantyczne 2? Jeśli chodzi o cechę, to ty jesteś śmiały, ale ja bym chciała, żebyś ty... Co jeszcze wilkołaki powinny mieć? Mistrz parkietu, mur książkowy? No ja myślę, żeby on był takim, wiecie, łobuzem jak jego tata. Więc ja sobie myślę, że on powinien być taki właśnie łobuzerski i nie wiem... Znaczy to będzie trochę oklepane, jak, znaczy samotnik to by pasowało nawet, ale nie, bo on musi być taki... Łobuz kocha najbardziej po tacie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale nie chcę niepoprawnego romantyka, tylko może ogólnie flirciarza takiego. Jaki ma... Jezu, jaki ma kapelusz! Dobra, idę go przebrać w kasie. Dobra, no, ja wiedziałam, że on jest 10 na 10, ale po prostu... wow! Uwielbiam, jak z genów rodzą mi się ładni Simowie. To jest takie cudowne wtedy. Nic, tylko siedzieć i sobie ich przerabiać, żeby wyglądali jak najlepiej. Pokazuję wam go, jeszcze jestem w trakcie oczywiście jego robienia, więc tutaj sobie ogarniam jakieś różne rzeczy, sprawdzam sobie, co mogę mu tutaj pododawać. Na pewno myślę, że dam mu dołeczki, bo jego młodsza siostra też ma dołeczki, to powiedzmy, że to będzie coś z poamci, żeby mieli coś wspólnego. Tylko muszę znaleźć, gdzie są moje ulubione dołeczki, a ich nie widzę. No to są dołeczki, które jeszcze miałam za czasów pomyłek. Tam Wi chyba był pierwszą postacią, której zrobiłam dołeczki. Tak, to są te dołeczki. No, myślę, że tak, że dodam mu jeszcze te dołeczki, ale gdzieś... Czekajcie, gdzie ja bym ci tu mogła, chłopie, dodać, żebyś tak wyglądał, wiesz... Trochę bardziej uroczo. W ogóle te najlepiej wyglądają chyba. Te. Na nim, ale nie wiem. No na pewno geny ojca bardzo. No Skol jakby chciał, naprawdę, jakby chciał, tak. No niestety nie wyprze się swojego syna. Tylko jedno, co mi nie pasuje w tym skinie, to są te usta. One są strasznie sztuczne. I teraz zastanawiam się, czy jestem w stanie gdzieś dostać takie niby udające naturalne, ale dużo takie ciemniejsze. Wiecie, żeby to nie było takie jak pomalowane, bo są strasznie sztuczne te usta. Teraz tak patrzę, ale chyba nie znajdę takiego odpowiedniego makijażu na usta. I teraz tak, możecie na mnie krzyczeć, ale łobuz i do tego wilkołak zawsze będzie mi się kojarzył z jednym stylem. Czyli mniej więcej stylem podobnym do tego, który miał na sobie Kian. No ale ewentualnie coś w stylu tego, co miał sam ojciec Diego, czyli właśnie Skol, więc jakieś czarne ubrania, natomiast taka kurtka jeansowa, właśnie coś takiego, wiecie, nie? I włosy tak postawione zawsze tak, będzie mi się kojarzył łobuz, mniej więcej właśnie coś ten deseń. Więc moi drodzy, tak prezentuje nam się Diego Evans w stroju codziennym i naprawdę spędziłam masę czasu, żeby go dostosować. Jeśli chodzi o jego formie wilkołaczej, no to tu będzie zabawa. I to myślę duża zabawa, ponieważ no muszę... Muszę go przemalować, przerobić, bo on tutaj w tej formie wygląda wręcz tragicznie. Chciałam, żeby był wilkołakiem nieco podobnym do swojego taty, ale tym wszystkim ja tak naprawdę jeszcze się zajmę później. W ogóle jak widzicie, ja mam tutaj CC wilkołaczy wrzucone, więc... Więc ma dodatkowe tutaj takie futro, ale ja muszę go po prostu całego przemalować, przerobić, ogarnąć. On nawet ma jakieś rzęsy na oczach? Co ty masz na oczach? Dlaczego ty masz jakieś rzęsy na oczach? O co ci chodzi, stary? Dziwnie wyglądasz.
Nie, ona musiała jakoś tak pokombinować z tym twoim wilkołaczym wyglądem, bo jest dramat na razie. Dobra, ale to sobie porobię prywatnie. Nie, nasz Diego to jest nasz Diego. Kurde, jest piękny. On serio jest piękny. Diego, kochanie, ty moje, weź ty cały makijaż, jaki masz, przenieś sobie na pozostałe stroje, żebyś wszędzie miał go. I pora zrobić ci jakieś dodatkowe rzeczy. Ja kurde, nie mogę z tego, jaki ty jesteś ładny chłopak. O Boże, a jak on na czarno jest ładnie ubrany, ale ja nie mogę całe wszystkich simów na czarno ubierać, nie? muszę też ich nie na czarno ubierać. Nie? Jakie te nogi, on ma takie duże jakieś te nogi. Masakra. Diego. Myślisz, że całe liceum będzie twoje. No i jak mówię, Skol się ciebie nie wyprze. Próbował bardzo mocno, ale no nie ma opcji. Jesteś bardzo do niego podobny. Strój sportowy. Nie, ja myślę, że on jako taki typowy wilkołak powinien mieć taki samczy strój jako sportowy, czyli wiecie, taką gołą klatę. Że wszyscy patrzą, jak on ma klatę. I oprócz tej gołej klaty oczywiście też jakiś normalny strój sportowy, no ale jednak. Ta goła klata powinna być taka o. Na pierwszym miejscu. Ramasz te galoty, bo one są dosyć dobre. I usuwamy ten powrót grężu i lecimy z jakąś koszulką dla ciebie taką w tym zestawie. No ja nie mogę. Mam jakieś CC tutaj powgrywane z pus. No ale kurde. Młody. Piękny z ciebie łobuz. Wróżę nam świetlaną przyszłość. Tak, wróżę nam świetlaną przyszłość, jeśli chodzi o odkrywanie przez ciebie świata wilkołaczego. No jestem zadowolona, jestem. Jestem. Lubię, kiedy wychodzą mi w miarę tacy simowie pasującymi. I właśnie tak chciałam, żeby ten też taki był, no bo on musi mieć coś ze swojego ojca, nie? To stąd ten łobuz. Musi mieć z tatusia coś. O, masz bakłażany, sobie ubierz. Więc nie wyobrażam sobie tego inaczej. Imprezowego stroju może na razie ci nie będę robić. Kąpielowy. Jezu, jak ci ładnie w taki... Oh my god! Ale ja się z nim pobawię, jeżeli chodzi o styl. Znaczy nie teraz się z nim pobawię, ale ogólnie, no bo kurde. Kochany. Kochany, aż mnie zawstydzasz. Dawno taki ładny sim z genów mi nie wyszedł. Jestem w szoku. Dobra, na razie mu te stroje zostawię, bo nie chcę spędzić w kasie całego odcinka, aż za 40 minut na samym przebieraniu Skola. Boże, Diego! Więc no, a muszę mu przerobić pokój i będę musiała, no, zrobić po prostu resztę strojów, nie? No, do tego padałoby przygotować kwestie z... jak się to nazywa otoczenie? Mood meal. Muszę je troszkę przerobić, ogarnąć, dodać sobie jakieś tam rodziny. Żeby istniały, więc no... Dobra, dobra, stary, ale ty się ubierz. No ale właśnie w tym jest problem, że mówiłam wam, że nie chcę, żeby on wyglądał, jakby oni byli jego kolegami, no bo niestety oni wyglądają jak jego koledzy. Jego matka i jego ojczym wyglądają jak jego koledzy. Niestety. Ale tego chyba się nie da uniknąć w Simsach, jak się gra nastolatkami, nie? Jak nie chcecie mieć super postarzonych simowych rodziców, no to oni zawsze będą wyglądać jak koledzy nastolatków, zacisz jak zwierzę. No, tylko jeszcze trzeba odkryć to, że jesteś instynkt samozachowawczy. Ci simowie są wyjątkowo wyczuleni na zagrożenie, więc gdy się przestraszą lub są spięci, wzrasta ich furia. Simy tylko dają też wszelkich starań, by zapewnić sobie fizyczne bezpieczeństwo. Dobrze, dobrze. Chodź, wysikaj się. Ja mogę na niego mówić cały czas Skol. Bo może mi się tak, że tak powiem, machnąć.
zaproponuj szalony plan, rozmawiaj o zainteresowaniach, rozmawiaj o miejscowych łowiskach, chodź pogadaj sobie z rodziną. Masakra! Amcio! Twoje purchle wygląda jak twój ex. No ładnie, ładnie, ładnie wyglądasz, chłopczyku. O! Ktoś zemdlał, ty zemdlałaś. No jeziu, wiem. Ciąża, dobra, chodź, nie będę ci już przemęczać. Widzowie zawsze na mnie krzyczą, jak Simowie mdleją, że bardzo złą matką Simów jestem. A ja po prostu cóż, no, chcę, żeby oni jeszcze pożyli po pracy, a najczęściej mają mało energii, nie? Ale wydarzenie już się kończy, więc zaraz wszyscy pójdą spać. Idź się usiądź i rozmawiaj tutaj. Nie, zdrzemnij się po prostu. Młody ma najwięcej energii, więc rób zabawne miny. Więc pogada ze wszystkimi. Podziękuj za przybycie. Narzekaj na rodziców. Nie, nie, nie. A może przedstaw się, może te Clio przedstawisz babci. Ty miałeś się zdrzemnąć. Zdrzemnij się. Przekaż babci Clio. To jest takie cute! Ona nie chce do mamy, Boże, do babci. Pomocy. Się rozpłakała, Clio. A ty sobie potańcz. Jeszcze muszę ci... Muszę pokój przerobić. Ależ on będzie piękny. Na czarno byłby pięknie ubrany, tak jak jego ojciec w skóry i takie rzeczy, nie? Więc muszę mu zrobić jeszcze takie coś. Zestaw taki czarny, że skóra milenialsowo trochę tak. Rozbij? Nie, wyłącz. I chodź, ty sobie to schowasz do wyposażenia, to proszę bardzo, poodkładasz. Wiem, że sama mogę to zrobić, ale on może trochę też popracować, bo w końcu to były jego urodziny, więc odłóż to wszystko. Dobra, Kian, chodź. Młoda sobie tutaj śpi, postaraj się zasnąć. Kian, idziesz też spać, bo jesteś mega padnięty. Idź do Amci spać. Diego też zaraz pójdzie, tylko sobie jeszcze tutaj posprząta. Nie przewrócisz się, Diego, dasz radę. Liczę na ciebie, chłopie. O, dobra, może nie będę cię już tak męczyć. Już posprzątam resztę za ciebie, no. Nie mogę uwierzyć, że on taki wyszedł. Jego. Cudownie. Tak sobie myślę, że muszę mu liceum zmienić. Może na te, które budowałam. Chociaż nie, bo ono było... Chociaż, wiecie co, może zbuduję jeszcze mniej VIP niż to, które budowałam. A ty co tutaj masz? Następna nagroda, jeden punkt umiejętności. A co możesz mieć? Uśpione umiejętności, zdziczenie, zastrasza innych simów, wymyć frajdę i zysk. Wilcza drzemka, przeciw wilczej drzemki możesz spać na ziemi w dowolnym miejscu. Terytorializm, nie zbierać, odkopuj zaginione skarby i artefakty. Samopielęgnacja, zniż brud do czysta. Jak cudownie! Muszę się zdecydować, jakim on będzie tym wilkołakiem. Amcia, czy ty będziesz przypadkiem na dzisiejszym gameplayu rodzić, czy nie? O, jak słodko! Ej, Diego, ty się chyba powinien wynieść stąd, nie? Powinien być zbuntowany i biegać sobie do tej swojej mrocznej osady. Śpi, Diego, śpi! Kian może teraz wziąć wolne w sprawach rodzinnych. Ty idziesz dzisiaj do pracy, Kian? Nie, nie idziesz dzisiaj, dobrze. To się wyśpicie wszyscy. O, jak się obsrała! O nie! Przykro mi. Zaraz się tobą ktoś zajmie. Kian na przykład, bo wstał.
Chodź, chodź, wiem, skorzystaj, wykąpiesz się, pójdziesz tutaj potem, przewiniesz Clio i Clio bym chciała, żebyś ją wykąpał, kąpiel z bąbelkami. I tak Amci nie daje, żeby się tym zajmowała, bo Amcia sama w sobie jest zmęczona, wiecie, ona jest wciąż już wysoko, więc no Kian może się sam zająć po prostu Clio. Amcia sobie tutaj skorzystasz, mamy godzinę 7:37, to nie zdążysz nic ugotować, ale możemy za to otworzyć i wyciągnąć jakieś żarełko. Na przykład to. Nie wiem co to, ale możesz... To jest jedna porcja? Dziwnie. No nie wiem, to sobie zjedzcie. Weź porcję. Młody, chodź tu. Przed szkołą jeszcze zjesz. Chociaż nie, ty dzisiaj nie masz szkoły. Ojeju, wy wszyscy będziecie w domu, tak? Jak Amcia będzie rodzić, kolejne purchle. A nie, idziesz, dobra. Czy ja chcę z nim iść, czy wyślij w pojedynkę? Wyślij się w pojedynkę, tylko najpierw zjedz. Jezusie. No pięknie, no ale wygląda jak koleżanka jego. Rozmawia o zdrowych związkach? No trudno, no. Życie. On jest taki przerośnięty, bo jest wilkołakiem. Nie ustawiałam mu tej muskulatury, sam taką ma, ale to pewnie przez to, że jako dziecko był rozbrikany i biegał po tych drabinkach, nie? Kian? Jesteś głodny, ale miałeś tutaj przewinąć Clio i zrobić jej kąpiel z bąbelkami. Amcia, o Amcia, jaki ty masz super humor. Rozrzucisz karmę w okolicy, zbierzesz jajka i posprzątasz kurnik, a potem pójdziemy tutaj i będziesz podlewać teren i sprzedawać wszystko i opryskasz przeciwko owadom. Trzeba rachunki opłacić, Kian, więc zaraz mam nadzieję, że to zrobisz. Co ty robisz, purchlęciu? Ej, kąpiel z bąbelkami. A ty poznawaj. Zdobywaj przyjaciół. Chciałam, żebyś miał jakiś przyjaciół. A ty byś się ubrała, a nie tak biegała. O, ogrodnik przyszedł i nam zadbał. Jak słodko. Zapoznaj się ze stypendiami. Ty rzuciłaś szkołę, a jego do szkoły chodzi. Co tu masz? O, jakieś sycące coś tam z tomarangu i rozpaczliwie potrzebuje rozrywki. To wiesz co, obijaj się. Jesteś faktycznie zmęczony, obijaj się. Kto do nas dzwoni? Atak hakerski. Diego próbował się dziś włamać do szkolnych komputerów, a co to z niego? Sky? Nie jesteśmy pewni, jaki ma plan, ale podtrzymaliśmy go. To poważna sprawa, Diego zasługuje na karę. Uwaga, powinna wystarczyć. No proszę was, co wy tak karać tego naszego biedaka będziecie? To taki grzeczny chłopak, zawsze mówi dzień dobry na klatce, więc żadnego tutaj karania. Czy ty masz jakiś taki... Jest ciepła pogoda, więc powinnaś mieć strój na ciepłą pogodę, więc na przykład ten, taką sukienkę luźną. O, idealnie. Jaki ma brzuszek! Jak ona wygląda w tej kietce! Nie mogę! Amcia, kochana, uwielbiam cię, ale faktycznie biedna jesteś, wiesz? Naprawdę jesteś biedna. Co chcesz od mamy? Porozmawiaj z Simką o imieniu Sabrina. Nie ma problemu. Simka o imieniu Sabrina to twoja mama, z którą możesz tutaj towarzyskie poznaj, rozmawiaj. I wyrzuć. Mam nadzieję, że ta rozmowa telefoniczna podziała dobrze. Olimpia jak urodzi, to potem wbijemy, żeby zmienić imię dziecku. A, i to musimy posprzątać. Naszą miejscówkę imprezową. I Amcia teraz patrzy na Diego i sobie tak myśli, Boże, jak ja w jego wieku go miałam. Ale to musi być dziwne uczucie. W sensie nie tak centralnie w jego wieku, bo ona chyba troszkę później zaszła w tę ciążę ze Skolem, z tego co pamiętam. No ale mniej więcej to było w jego wieku, nie? Jako nastolatka. Z racji, że nie lubię, jak jedzenie się marnuje, to po tej naszej imprezie urodzinowej zorganizujemy
wyprzedaż, żarć. Więc wczoraj goście mogli za darmo sobie zjeść w trakcie imprezy, a dzisiaj będą musieli zapłacić za to żarcie. Rozpocznij sprzedaż. Więc rozpocznij. I przy okazji, żeby nikt tu nie wchodził, to zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Gdzie to jest? Jest. Dobra. Czy to jest odblokowane i tutaj mogą wchodzić? Tak, tu mogą wchodzić, więc to sobie wrzuć i sprzedajemy. Będziemy mieć od razu. Idealnie. Resztki jedzenia z imprezy będziesz sprzedawać. Kian, miałeś czytać książkę. I tak, tak, tak. O, czekaj, kup książki. Mój drogi, ty powinieneś się troszkę zapoznać z wilkołactwem, bo ty obiecałeś, że to zrobisz, nie? Więc skoro obiecałeś, że to zrobisz, to powinieneś jubilerstwo, komedia, kroniki... Kogo? Rodieka? Rodieka. To trochę jak ten Sim Guru jakiś. Chyba tak się nazywał. Albo coś mi się pierdzieli. Nie pamiętam dokładnie. Miksologia, nauki kosmiczne. Noc, gdy księżyc zapomniał świecić. O, to możesz kupić. To tak brzmi księżycowo. Znaczy pamiętam, że do wilkołaków to jeszcze inne książki były, no ale Przyjaciele odmiotły też możesz sobie wziąć. Świat bez magii, to też jakaś książka dla ciebie. Pierwszy księżyc, sfora i uprzedzenie, wilcza przyjaźń aż po grób, wilk z sąsiedztwa, z wilkołaczego zimna, tak, tak, możesz wszystko tutaj to kupić. I teraz będziesz czytać i będziemy czytać wilkołaczy książki. Ty lubisz czytać. On tutaj marzy czytanie, brakuje mu zabawy, no i przy okazji może czegoś się dowiemy. W sensie nie pamiętam, które to książki były co do wilkołactwa. O, cudownie. Skor, widziałeś swojego syna? Wygląda jak ty. Znaczy może nie identycznie, ale bardzo podobnie. Proszę brać. Klientów mamy tych samych co zawsze. Urodziła! Co urodziłaś? Bo nie pamiętam, co ty miałaś. Halo, 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 halo. Chodź ty, mój drogi. Tutaj gdzieś mamy. O, mamy. Dobra, co masz? Faustynę! Jak słodziutko. Faustyna. Zmienimy jej imię oczywiście. Jak ci idzie? O, zabawa ci. Rośnie to idealnie. To będziesz czytać kolejne wampirze, boże, wilkołacze książki. Żeby móc się zaznajomić. Oczywiście nie w każdej są informacje, nie? O, Diego, chodź tu. Diego, bo ja mam dla ciebie propozycję. Chodź tutaj. Powąchaj i przedstaw się. Ty piara twojego ojca. No bo twój ojciec tutaj mieszka, nie? Więc... Jest! Chodź, zrób z podłych kłótnie, warknij na niego! Warcz na ojca! Miej z nim tragiczne relacje, tak, tak, tak. Obwąchaj macochę. I warcz na ojca. No spójrzcie na nich, no! No oni są tak podobni. Zastrasz ojca, żeby tu nie przychodził. O Jezu, nie mogę z tego. Dynamika rodziny, trudna, zdecydowanie. Bo ja myślę, żeby on go nie lubił. Złośliwość, obraź mówiąc o delikatnej naturze? Podłe, złośliwość, kpi z obciachowego, wykrzycz mu zakazane słowa. Bo twój ojciec to jest taki ten, dupek, nie? Więc nie lub go. No podobni są. Aż tak patrzę sobie cały czas, nie? Bo to jest fascynujące dla mnie. Czy ty obsługujesz to stoisko? Obsługuj, bo nikt nie kupuje. Ja bym chciał, żebyś go wywalił. Podłe, złośliwość, kpi, bo chciałam, żeby on się w wilkołaka zamienił. Kłótnie,
Zgrywaj twardziela. Kłótnie, warknij na niego. Pięknie. Warcz na niego, walcz z nim. Nikt tortu nie chce urodzinowego. No bo oni muszą się dowiedzieć, że on jest wilkołakiem, więc jak inaczej się mogą dowiedzieć, jak nie tak, że on się zamieni w tego wilkołaka, nie? Pchnij ojca. To kto? O, Bella! Nawet trupy do nas przychodzą na ciasto. Pchnij go. Pięknie. Marknij. Cudownie. Cudownie wyrzuciłeś ojca. Pięknie, jestem z ciebie dumna. A ty idź się wysikać. Bierzcie, bierzcie to jedzenie, bo ona się zesika. Sprzedaż zakończona. O, ktoś ciasto wreszcie kupił. To nie jest tak źle. Dobra, to ciasto chowamy, to sobie chowamy, to sobie chowamy. I tiramisu sobie chowamy. Nikt nie chciał tiramisu, nikt nie lubi tiramisu. O nie. Diego, bądź dobrym synkiem i tutaj posprzątasz. Możesz? Nie możesz? No dobrze, to zrobimy to tak. To się samo posprząta. Ale choćbym chciała, żebyś sobie porozmawiał. Z rodzicami ty sobie... Ej, ty miałeś kolejną książkę czytać, co ty robisz? Czytaj, czytaj. A mamusia twoja nie wiem, gdzie jest, ale chodź tutaj z przyjaznych czułości, obejmij czule synka. Że przykro mi, że masz takiego nienormalnego ojca, ale jak byłam młoda, to mi się dziwni ludzie podobali, nie? Amcia, powiedz mu tak. Sekretny uścisk dłoni. O, ktoś do nas dzwoni. W głębi lasu znajdowało się znane legowisko wampirów. Mimo, że większość grupy nie miała odwagi się do niego zbliżyć, Mingan był już w połowie drogi, gdyż... Była już w połowie, gdy szła, jej koszka wysypywały się. Dobra, ale to może tak, wiesz co, ty to czytajmy nie będziemy, dlatego że to powinien czytać Diego i razem z nim powinniśmy wilkołaki poznawać. No ale na razie wiecie, na razie jeszcze nie wiadomo, czy Diego jest wilkołakiem. Tego jeszcze nikt nie wie. Mhm, ale ty sobie weź resztki. Skorzystaj. Ogól się z gulą włosienie klatki piersiowej. Nie, 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 ale sobie weź szybki prysznic. Ty też sobie weź resztki. I usiądź sobie tutaj. Malutka, o, malutka jest bardzo głodna i potrzebuje mamuśki, więc zaraz się zajmiemy. Ty sobie użyj pieluszki, Amcia tutaj przyjdziesz, więcej opcji, bo też powinna się zaopiekować. Clio, nakarmisz piersią i ją potem przewiniemy. A ty czytaj, przeczytałeś? O co chodzi? Osiągnij trzeci poziom w dwóch karierach? Ale głupio, to chyba nie będziesz tego uzupełniać, bo ja cię nie chcę zwalniać. Ale możesz nabijać się z żółtodziobów, możesz tutaj popisywać się odciskami niewychowawcze, nakłoń do nakrycia stołu, nakłoń do odrobienia lekcji, chodź, będziesz ojcem. A, bo on się jeszcze musi tutaj ogarnąć. Jaką masz piękną sukienkę, księżniczki! Ale ślicznie! Ale zrobimy tak. Polecenia stroju, zapisz strój, ok? I się zresetuje, dobrze. Zaczął się poród! Idziemy zobaczyć, co ametyst urodzi. Chodź, 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 chodź! Proszę wstawać! Proszę wstawać!
lecimy poród odbierać. Urodź dziecko, nie dostrzegaj pozytywów, urodź dziecko w szpitalu. Oczywiście, że dołączymy i zabieramy ze sobą Kijana. Nie wiem, o co chodzi, ale podjechali sobie tutaj do tylniego wejścia. I kto odbiera poród? O, znowu on. O, jak fajnie. To on już jeden poród odebrał. Chodź tutaj, chodź młody. Czy no nie młody już. Stary, ale chodź. Żona rodzi. Wasze drugie dziecko. Ciekawe, czy chłopczyk, czy dziewczynka. Kurde, tak mnie to ciekawi, jakby jakieś bliźniaki, to już w ogóle byłby hit. O, chłopiec! Ale fajnie masz Kijan, masz dziewczynkę i chłopca. To teraz muszę poszukać jakiegoś imienia pasującego dla niego. I wiecie co? Chyba też damy na C imię. Ponieważ damy imię, które znacie z Harry'ego Pottera. Cedriciem go nazwiemy. No bo to tak się i tak kojarzy magicznie przez Harry'ego Pottera, no i pasuje do Cleo, nie? Też magicznie. Mam nadzieję, że on też jest magiem. Ale nie mam informacji, żeby on był magiem. Cedric, bądź magiem. I tylko jedno, tak? Tak, tylko jedno. Ale dobrze, cieszę się bardzo i dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach Ametyst. Mam nadzieję, że już więcej wpadeczek tutaj nie będzie. Ale ja muszę przygotować pokoje i przemyśleć, co zrobię z Diego. Trzymajcie się cieplutko i cześć!